W serii finałowej. A teraz numer drugi zawodnik, który może dzisiaj tutaj namieszać. Niski numer startowy, no bo w Wiśle był na dalekim 36. miejscu, nie punktował. Dzisiaj w serii próbnej trzeci rezultat, 135 metrów. On tutaj wygrywał przed rokiem. Popatrzmy na Daniela Andre Tandego z Norwegii. No ale zaskakująco słaby skok do tego upadek. A zatem w tym konkursie Daniel Andre Tande nie odegra dzisiaj żadnej roli. Na szczęście chyba ten upadek niegroźny. 106,5 metra zaledwie. 13. platforma startowa, podobnie jak w serii próbnej. Przed chwilą w serii próbnej 135 metrów. A teraz skok z upadkiem krótki, 106,5. Ale widzimy, że coś tutaj cierpi Daniel Andre Tande, aby nie odnowiła się kontuzja. Oj, nie jest dobrze. A zatem pechowy początek tego konkursu. Daniel Andre Tande, który no, wydawało się, że może tu być nawet jednym z faworytów, chociaż on wczoraj w kwalifikacjach także miał problemy, także miał bardzo słaby skok. 94 metry, 67,6 punktu, 48 lokata dopiero w kwalifikacjach. Z trudem się zakwalifikował do tego konkursu. Wydawało się, że wszystko dobrze, ale tutaj widzimy troszkę jedna narta podcięła drugą. Ten upadek wydawał się cały czas kontrolowany, ale jednak ucierpiało tam chyba kolano norweskiego skoczka. Fatalnie zaczyna się ta zima dla Norwega. Tande ma za sobą bardzo dobre lato. Naprawdę, wygrał m.in. Rower Challenge. Zresztą sam Sztekl przyznawał, że wreszcie miał takie przygotowania pozbawione problemów. Tymczasem start w Wiśle nieudany. Tutaj pierwsze skoki kiepskie, ale ta seria próbna, o której wspomniałeś. Wydawało się, że może wszystko wraca na właściwe tory. Tymczasem taki błąd, taki pech, upadek i wszystko to wygląda bardzo niedobrze. Tak, najgorsze, że zawodnik nie opuszcza skoczni o własnych siłach. Jest teraz zwożony na noszach.